Cześć, moi drodzy, słuchajcie, witam was serdecznie na moim kanale. Dzisiaj będzie kolejny film z naprawy. Film będzie dosyć krótki, ponieważ no niestety, jak wiecie, czas goni, a chcę od czasu do czasu jeszcze mieć na tyle czasu, żeby coś dla was nagrać. Dzisiaj zrobiłem już jeden komputer, tam było tylko czyszczenie z łatwym dostępem, więc nawet tego nie nagrywałem, bo szkoda mojego czasu. Natomiast tu wam pokażę komputer, który będę naprawiał. W zasadzie naprawa będzie polegała na wymianie dysku, słuchajcie. Zadzwonił do mnie klient. Byłem, no, ale kurzu, u niego na miejscu. No i co się okazało? Okazało się, słuchajcie panowie, że uszkodzony jest dysk. Ja go wyłączę i zaraz wam pokażę, o co chodzi. Klient się przestraszył, że komputer much roboczy. I wezmę was tu bliżej, żebyście widzieli i słyszeli przy okazji, o co chodzi. No i zobaczycie, co go tak przeraziło. Jak widzicie, sam komputer jest w dość kiepskim stanie, opłakany. To jest, słuchajcie, Asus 3500L. Bardzo stara konstrukcja, jeszcze z dyskiem na IDE. Posłuchajcie, co się dzieje, kiedy włączymy maszynę. I to właśnie to chrobotanie, które słyszycie, tak przeraziło mojego klienta. No, wyłącz się. Dobra. No i co? Okazało się dość szybko, że winny jest dysk. Dlatego, słuchajcie, zamówiłem inny. To jest, tam jest zainstalowany taki sam Hitachi Travel Start. To jest konstrukcja jeszcze na IDE. Pokażę wam to złącze w przypadku tych dysków 2,5-calowych, bo być może nie wszyscy to widzieli. No niestety, nowych dysków już tych praktycznie nie ma. Musi być tutaj używka, a i o tak większej pojemności niż ten zainstalowany tutaj. Z dysku będę próbował odzyskać dane, zaraz zobaczcie wymianę. Natomiast tu mam płytę z systemem, z kluczem naklejonym, tam jest na komputer na opakowanie. No może dzięki temu się nie zniszczyła przez tyle lat. Powiem wam szczerze, że nawet nie żałuję, że tutaj nie ma do tego nowego dysku, czy że nie kupiłem nowego dysku. Przede wszystkim dlatego, że no raczej komputer, jak widzicie, jest dość mocno zdezelowany. Nie przewiduję tutaj jakiegoś dłuższego jego żywota. Prawdopodobnie tak niebawem odmówi posłuszeństwa, bądź co bądź to laptop, czyli jednorazówka, można by powiedzieć. Słuchajcie, dysk wyjęty, jak widzicie, on był tu dodatkowo taką gumą zabezpieczony. To nie jest żadna nowość, widzieliście coś takiego już chociażby w przypadku modernizacji laptopa, którą ostatnio robiłem, tego mojego laptopa serwisowego. Dysk oczywiście jest również w takich sankach montażowych, i obudowie montażowej, więc trzeba go z tej obudowy wyjąć. Odkręcamy raptem 4 śrubki. To jest szybkie zadanie. O, bo by mi śrubka uciekła, kurczę. Na nim usiadł. Zostaje mi jeszcze jedna do wykręcenia. Ten dysk na bok, podejrzewam, że tutaj nawet nie pójdzie odzyskać danych, które na tym dysku są. Bierzemy śrubki z powrotem, słuchajcie, i przykręcamy nowy, stary dysk. Można spokojnie, w miarę solidnie ten dysk dokręcić. Już teraz naprawdę niewiele takich dysków jest na rynku. Zdecydowana większość pewnie laptopów, które na nich działają, już dawno umarła śmiercią naturalną. Dobra, słuchajcie, wkładamy dysk do kieszeni w ten sposób. Wkładamy również to gumowe zabezpieczenie. Możemy zamknąć całość zaślepką. Obudowa jest plastikowa. Ta ślepka jest metalowa. Mam przede wszystkim dostęp do samego dysku. Tutaj nie będzie systemu prawdopodobnie. Wątpię, żeby ktoś dysk sprzedał systemem. Tak więc podłączamy. No i moi drodzy, słuchajcie. Jak widzicie, w zasadzie, jak słyszycie, może wyłączę go i włączę go jeszcze raz. A was tutaj bliżej, byście mogli lepiej posłuchać.
To jest już słychać różnicę, a gdzie dalej? Nie ma hałasu jak ostatnia, także słuchajcie, mi zostaje skonfigurowanie BIOS, bo tutaj widzę, że prawdopodobnie też data wysiadła w przypadku tego komputera. Nie ma co się dziwić, można baterię wymienić, nie jest to druga sprawa i będzie to działało. I przede wszystkim instalacja systemu. Tak więc słuchajcie, o, właśnie ktoś przyszedł, więc w tym filmie to jest na tyle. Ja Wam dziękuję za uwagę i do zobaczenia w następnych, a ja idę otworzyć.